Księga Hioba, 13 rozdział, 9 werset. Czy dobrze to dla was wypadnie, gdy on was przejrzy, czy go zwiedziecie, jak się zwodzi ludzi? Roślina oszukuje żuka gnojowego, tak można w przyrodzie zaobserwować. Ludzie oszukują ludzi, a nawet próbują oszukać Boga. Czynią to z premedytacją. Zwierzęta podążają za swoimi instynktami, ale u nich również można zaobserwować oszukiwanie. Naśladują swoje otoczenie tak umiejętnie, że nie można ich już w ogóle dostrzec. Niektóre owady zostały stworzone przez Boga w taki sposób, że bardzo przypominają inny gatunek. W ten sposób mogą oszukiwać wrogie im zwierzęta. Nawet rośliny opanowały oszustwo. Oczywiście oszustwo w cudzysłowiu. W wielu przypadkach nasiona krzewów i orzechy są roznoszone przez małe gryzonie, które zbierają je i zakopują. W Republice Południowej Afryki naukowcy odkryli krzew, którego orzechy wydzielają przenikliwy zapach. Domowe gryzonie gardzą tymi twardymi nasionami, jedynie żuk gnojowy się na nie nabiera. Żuk gnojowy myli śmierdzące orzechy z odchodami pewnego gatunku antylopy, których potrzebuje do tworzenia kulek łajna i składania tam jaj. Dlatego z wielkim wysiłkiem toczy te orzeszki, które kształtem i zapachem przypominają odchody, aby przechować je pod ziemią. I w cudzysłowie zauważa oszustwo dopiero wtedy, gdy próbuje złożyć jaja, a orzeszki są dla niego zbyt twarde. W ten sposób roślina upiecze, w cudzysłowie upiecze, dwie pieczenie na jednym ogniu. Orzechy są bezpieczne w glebie i nie mogą zostać zjedzone przez inne zwierzęta. A w przypadku pożaru, buszu, kiedy roślina ginie, nasiona przetrwają i mogą wykiełkować. Rzeczywiście, zwierzęta i ludzie mogą zostać oszukani, ale Bóg nigdy. O nim jest powiedziane, u niego jest moc i mądrość. Jego jest ten, który błądzi i ten, który na manowce sprowadza. Tak mówi Księga Hioba, 12 rozdział, 16 werset.